Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Czas zerknąć, co ciekawego dzieje się na świecie, co się dzieje na rynku krypto i dokonać podsumowania dzisiejszej sesji na GPW. Sam jestem ciekawy, ileż z tej euforii i szaleństwa zostało dzisiaj na kursie Mabionu. Jak myślisz, jesteś ciekawy? No to zapraszam do pozostania. Przygotowałem również skrót informacji prosto z bankiera. Jak masz jakieś ciekawe, istotne newsy, to koniecznie podrzuć je nam w komentarzu, a ja już startuję z pierwszymi newsami. Lockdown w Niemczech przedłużony do 28 marca. Po trwającej blisko 9 godzin konferencji kanclerz Angela Merkel i premierzy krajów związkowych podjęli w środę wieczorem decyzję o przedłużeniu lockdownu w Niemczech do 28 marca. Zarazem przedstawiono kilka opcji poluzowań w zależności od rozwoju sytuacji. Eurostat, stopa bezrobocia w Polsce najniższa w Unii Europejskiej i w końcu jesteśmy liderem. Przez długie miesiące Polska znajdowała się w czołówce państw o najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej, lecz dopiero w styczniu tego roku wysunęła się na pierwszą lokatę. I zobaczmy, najciekawszym elementem najnowszego raportu Eurostatu o unijnym rynku pracy jest zmiana na fotelu lidera. Czechy, które przez wiele miesięcy były krajem o najniższej stopie bezrobocia w Unii, spadły na drugie miejsce z wynikiem 3,2%, wyprzedziła ich Polska, gdzie Eurostat oszacował stopę bezrobocia na 3,1%. Miesiąc wcześniej polskie i czeskie bezrobocie przyjmowało odwrotne wartości. No to popatrzmy, tak to pięknie wygląda stopa bezrobocia i wszystkie poszczególne kraje są wymienione. Jak widzimy, Polska bryluje na pierwszym miejscu, a z drugiej strony popatrzmy, Hiszpania. I tutaj już nie jest tak rewelacyjnie, bo Hiszpania, ile oni tam mają? 16%. Litwa 9,6%, Szwecja 8,8%, czyli dosyć konkretne bezrobocie. Jak widzimy, również wysoko widzę we Francji. No, możesz sobie na spokojnie zapoznać się z tym grafem. Lećmy sobie w takim razie dalej. Agencja Moody's prognozuje wzrost PKB w Polsce w 2021 roku na 3,3%, a w 2022 na 3,8%, czyli dosyć ciekawie, a warto przypomnieć, że ostatnia publicznie dostępna prognoza Moody's z września 2020 roku zakładała wzrost PKB Polski w 2021 roku na poziomie 4%. Lećmy dalej. Google podnosi ceny reklam. Winny tak zwany podatek cyfrowy. Gigant technologiczny Google podjął decyzję o podniesieniu w Hiszpanii o 2% cen reklam, wynika z ustaleń dziennika El Mundo. Firma chce w ten sposób odzyskać środki, jakie w ramach tak zwanego podatku cyfrowego nałożył nań od stycznia rząd Pedro Sancheza. Czyli dosyć ciekawy oczywiście news. No wiadomo, bo że jak podniosą podatkiem, to przecież ktoś musi za to zapłacić, a zapłaci oczywiście konsument. Lećmy sobie dalej. Europejska Agencja Leków rozpoczęła przyspieszoną ocenę szczepionki Sputnik V. Europejska Agencja Leków poinformowała w czwartek, że jej komitet do spraw leków rozpoczął przyspieszoną ocenę szczepionki Sputnik V przeciw szkodnikowi. Czyli dosyć ciekawie. No zobaczymy, czy rosyjska szczepionka tutaj uleczy Europę. Lećmy sobie dalej. Rok ze szkodnikiem w Polsce. 4 marca potwierdzono pierwszy przypadek i to taka ciekawostka. Rok czasu już to wszystko trwa. Zobaczmy sobie. 4 marca mija rok, odkąd wykryto w Polsce pierwszy przypadek szkodnika. Od tego czasu zakażenie potwierdzono u ponad 1 735 000 osób, z których 44 360 zmarło. I lećmy dalej. Więcej szczepionek w drugim kwartale. Taki jest plan. Nawet 5-6 milionów szczepień miesięcznie. Takie są założenia rządu, co by oznaczało trzykrotny wzrost, bo dziś średnia wynosi jedynie 1 700 000. Pisze w czwartek dziennik Gazeta Prawna. No to trzymamy kciuki i lećmy dalej. Niedzielski. Po świętach wielkanocnych być może odważniejsze decyzje luzujące obostrzenia. W końcu. Jeśli nie na przełomie marca i kwietnia będziemy mieli za sobą apogeum trzeciej fali, to będziemy przywracali wszystkie działalności. Święta wielkanocne będą takie jak rok temu, ale być może po nich będziemy podejmowali odważniejsze decyzje luzujące obostrzenia. No i oby tak się stało. Lećmy dalej. Cóż my tutaj ciekawego mamy? Wyższa inflacja na horyzoncie. Kurs euro znów w górę. Widmo wysokiej inflacji przy utrzymaniu prawie zerowych stóp procentowych w NBP osłabiły złotego. Kurs euro przekroczył 4,55 i znalazł się na najwyższym poziomie od stycznia. Blisko 4-letnich maksimów utrzymały się notowania funta brytyjskiego. Marcowa projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego zakłada, że w 2021 roku inflacja CPI znajdzie się w przedziale między 2,7% a 3,6%. Jest więc bardzo prawdopodobne, że inflacja cenowa w Polsce drugi rok rzędu utrzyma się wyraźnie powyżej 2,5% celu NBP. Równocześnie większość członków Rady Polityki Pieniężnej nawet nie chce słyszeć o podniesieniu stóp procentowych, które wiosną 2020 roku zostały sprowadzone w pobliże zera. W rezultacie przy mniej więcej
3% inflacji CPI, Polska ma jedne z najbardziej ujemnych realnych stóp procentowych na świecie. No to czekamy na obniżki jeszcze. Czy lecimy dalej? Wojciech Han, prezesem Boś Banku, zgoda KNF jest, tak więc gratulujemy prezesowi, trzymamy kciuki, niech Boś kwitnie, lećmy sobie dalej. Cóż my tutaj. Właściciel Biedronki pokazał zysk za czwarty kwartał, niższy niż rok wcześniej. Grupa Jeronimo Martins, właściciel m.in. sklepów Biedronka, miała w czwartym kwartale 2020 roku 93 miliony euro zysku netto jednostki dominującej o 24,6% mniej niż przed rokiem, podała spółka w raporcie. EBITDA Biedronki w 2020 roku wyniosła 1,252 miliony euro, co oznacza wzrost o 5,7% rok do roku. Marża EBITDA wyniosła 9,3% wobec 9,4% w 2019. W czwartym kwartale marża EBITDA wyniosła 9,5%, czyli mamy bez zmian. Sprzedaż porównywalna Biedronki wzrosła w 2020 roku o 7,1%, a w samym czwartym kwartale o 6,9%. I oczywiście, jak już widzę te wszystkie informacje, to sobie przypominam, że wszelkie newsy również Ci podsyłam na grupie na Telegram. Dostęp do tego masz w linku w opisie, jak również w komentarzu, tak więc tam Cię również serdecznie zapraszam. Lećmy sobie dalej. ML System szacuje, że miał w 2020 roku około 22,1 miliona złotych EBITDA. I przypominam również, że publikacja raportu rocznego za 2020 rok przewidywana jest na 17 marca i na pewno, jeżeli interesujesz się tą spółką, to warto ten dzień zapisać w swoim kalendarzu. Lećmy dalej. Cóż my tutaj ciekawego mamy? Mabion. Pierwsze przychody z produkcji szczepionki w 2021 roku. Mabion ocenia, że w tym roku można spodziewać się pierwszych przychodów z produkcji szczepionki przeciw szkodnikowi dla firmy Novavax, ale obecnie ciężko jest oszacować potencjalną wysokość marży oraz ile dawek spółka będzie finalnie produkować, poinformował zarząd podczas wideokonferencji. No to dzisiaj będzie ciekawa akcja na Mabionie. Zobaczmy. Mabion nadal drożeje. Szczepionkowy szał na giełdzie trwa. Akcje Mabionu są w czwartek, podobnie jak w środę, najjaśniejszą gwiazdą sesji na GPW. Informacja o produkcji amerykańskich szczepionek napędziła liczne grono zainteresowanych spółką. No i zobaczmy. Od 9.18 akcje Mabionu drożało 59,2% do 90 zł przy największych na rynku obrotach przekraczających 26 milionów złotych. Po gwałtownej zwyżce notowania zostały wstrzymane, a teoretyczny kurs otwarcia wskazuje na 100 zł. No to zobaczymy, ile z tego zostało. Lećmy sobie dalej. Cóż my tutaj ciekawego mamy? Zysk netto Biomedu Lublin w 2020 roku wzrósł w porównaniu do 2019 roku o 79% do 4,4 miliona złotych, a przychody wzrosły o 2,7% do 40,2 miliona złotych, poinformowała spółka w komunikacie prasowym. No zobaczymy, czy oczekiwania zostały spełnione, bo jak nie, no to co się dzieje na kursie? Lećmy dalej. Cóż my tutaj mamy? Wyniki Allegro. Skorygowana EBITDA Allegro w czwartym kwartale 2020 roku wzrosła rok do roku o 38,8% do 533,5 miliona złotych. Konsensus spad biznes zakładał 488,1 miliona złotych, czyli widzimy, że konkretnie raportowana EBITDA wzrosła o 34,9% do 513,5 miliona złotych wobec 462,9 miliona złotych. To był konsensus. Allegro miał w czwartym kwartale ubiegłego roku 260 ponad milionów złotych zysku netto wobec 123,9 miliona złotych zysku rok wcześniej. Konsensus zakładał 214,5 miliona złotych zysku netto. No to aż jestem ciekawy, co tam Allegro dzisiaj sobą reprezentuje na wykresie, jak i również na kursie. Lećmy sobie dalej. Cóż tu ciekawego mamy? Allegro zwiększa plany inwestycji w najbliższych latach. Allegro planuje przeznaczyć na inwestycje w 2020 roku pomiędzy 700 a 800 milionów złotych, a w 2023 pomiędzy 850 a 950 milionów złotych. Więc Allegro prężnie inwestuje, będzie się rozwijać. No i zobaczmy, automaty paczkowe od Allegro coraz bliżej. 1500 urządzeń do końca 2021 roku. Allegro podpisało list intencyjny z polską spółką Modern Export na dostawę automatów paczkowych do odbioru i nadawania przesyłek. Do końca tego roku platforma planuje budowę sieci 1500 urządzeń w polskich miastach, podało Allegro w komunikacie prasowym. W ramach pierwszej fazy spółka chce uruchomić łącznie 3000 automatów. I lećmy dalej. O, cóż tutaj mamy, ciekawy news. Premiery gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2 odbędzie się 4 czerwca, czyli raczej premiera. Zobaczmy sobie, na jakich platformach. Widzimy, że mamy tutaj wysyp wszystkich platform. PlayStation 5, na Xboxy, również te nowe generacje, jak i również starsze. No to trzymamy kciuki. Sniper pierwszy się przyjął bardzo dobrze. Zobaczymy, co tam dzisiaj dzieje się na kursie CA Games. No i oczywiście jeszcze ciekawszy news. Zobaczmy Plantware. Uruchomienie serwisu
Emitet ukończył prace związane z wejściem serwisu GiftBay na rynek rumuński, na którym działa pod marką Plantware od lipca 2020 roku, czyli widzimy, że Plantware cały czas intensywnie się rozwija, również na rynkach zagranicznych, to więc trzymamy kciuki i lećmy sobie dalej. Odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w białoruski Idea Bank obniży skonsolidowany wynik Getin Holdingu w 2020 roku o 26,4 miliona złotych. Wynik jednostkowy zostanie obciążony odpisem w wysokości 87,8 miliona złotych. I lećmy sobie teraz z tym, co się dzieje na rynku krypto. Przypominam, że dzisiaj czwartek, tak więc nagranie poświęcone właśnie temu rynkowi już jest dostępne na kanale, tak więc tu Cię oczywiście serdecznie zapraszam. Jeżeli interesują Cię skrajności, rekordziści, jakieś tam milionowe procenty w ciągu 7 dni, kosmos, jakieś oczywiście ekstremalne zajścia, to wszystko funduje nam rynek krypto każdego dnia. No to zobaczmy. Indeks strachu, a raczej chciwości 68, czyli inwestorzy nadal są chciwi. Zobaczmy, jak tam król, czyli Bitcoin, w tym momencie poniżej 50 tysięcy dolarów za sztukę, traci prawie 2,5% w ciągu ostatniej doby. Ethereum numerem 2, 1,5 tysiąca za sztukę, 1,4 na minusie. W topowe dziesiątce Cardano obrywa dzisiaj 6%. Również widzimy, że pozostałe projekty raczej na minusie. Jeżeli chodzi o największe skrajności, to tutaj Chiliz eksplodował 57% do góry w ciągu ostatniej doby. To jest naprawdę niesamowity skok. Hedera H32, Engine Coin 25, Decentraland 25 i to są te największe wzrosty, czyli również mamy dwucyfrowe szaleństwo wzrostów oczywiście na rynku krypto w topowej setce, no ale oczywiście mamy również zejście korekcyjne, bo jakoś teraz względny spokój po tym zejściu korekcyjnym na krypto panuje. I mamy projekty po 13% w dół, jak również Voyager Token dorzuca od siebie siódemeczkę, czy nam również siódemkę. A jak jeszcze nie rozpocząłeś przygody z rynkiem krypto, to przypominam, że tutaj podlinkowuję Ci giełdy, z których sam osobiście korzystam. Jak potrzebujesz do złotówki, to tutaj masz oczywiście BitBeya, jak największą i najlepszą giełdę na świecie, to masz tutaj Binance, wrzucasz maila, już możesz działać, jak masz krypto, bez weryfikacji, wysoki limit do 5, do 2 oczywiście bitcoinów dziennie. No i pozostała krypto.com, też dla mnie najważniejsza giełda, kolejna w kolejności. Lećmy sobie teraz z tym, co się wydarzyło na rynku światowym, zobaczmy, co tam ciekawego się dzieje na tych podstawowych walorach, które obserwujemy. Widzimy, że ropa ciśnie dzisiaj bardzo silnie do góry, 67 dolarów 13 centów za baryłkę. Daxik dzisiaj również na plusie, 14 045 punktów. S&P 500 no, na delikatnym plusie, chociaż dzisiaj nie było zbyt ciekawie, bo spadli do poziomu 3777 punktów. W tym momencie jest to 3822 punkty. Nasdaq również dzisiaj był nisko, ale w tym momencie wyciągają 12 719 punktów. Zobaczymy, jak oczywiście to zakończą. Jeżeli chodzi o srebro, to widzimy, że do góry 26 dolarów za uncję. Złoto również ciśnie do góry 1720 dolarów za uncję i waluty do złotówki. Tutaj widzimy, że frank tanieje 4,08. Euro ciśnie bardzo mocno do góry 4,55. Funcik również do góry 5,28 i dolar bardzo mocno do góry 3,78. WIG20 na delikatnym plusie. Za chwilkę zobaczymy, co tam ciekawego na poszczególnych zestawieniach słychać i od razu przechodzimy do konkretów, tak więc zobaczmy, co jest na produkcyjnych, jak i również przypominam, że chciałbym coś zgłosić do hitów WIG-u czy też New Connectu, to proszę, abyś uczynił to w komentarzu i na bieżąco będę to aktualizował. Mam oczywiście śmiałków, którzy nam dorzucają i widzimy, że Grahamek nam dorzuca Remak, tak więc dorzucamy oczywiście, Marcin nam dorzuca Zręb, tak więc pozdrawiam zgłaszających i oczywiście będziemy bacznie śledzić, obserwować. Zacznijmy od tych produkcyjnych, cóż tutaj ciekawego się dzieje. Czanków cały czas zblokowane, nie mogą odpalić, za dużo śmiałków wskakują po PKC. Formas 8,73 na plusie, GL Cosmet 6,86, Cambridge 4% i zobaczmy w odwrocie, jak widzimy, mamy Helio 4,76, Excellence 4,58 czy MWS 3%. Liderzy obrotu to Formas 3,5 miliona, Boruta, Bańka 900, GL Cosmet, Bańkę 100. Lećmy teraz na hity WIG-u. Widzimy, że Remek 3,5% do góry, Wistula 3,3, na minusie PKP Cargo 1,19, BOŚ 1,19, Zręb 1,57, liderzy obrotu to PKP Cargo 9 banieczek. Na hitach WIG-u z ubiegłego tygodnia Orlen 2% do góry, Eurocash 73 setne. Potem mamy Azbis bez zmian, Mercator 29 setnych na minusie, Ciech 99 setnych, Elkop 4,68. Na hitach New Connectu Genix One dzisiaj 3% do góry z ubiegłego tygodnia, a z tego tygodnia Forever 1,7 na minusie, Duality 3,91 na minusie. Na dywidendowych popatrzmy dzisiaj, cóż tutaj się dzieje. Asseco SE 4,5% do góry, Venturin 3,25, a z drugiej strony Cognor obrywa najmocniej 3,41, Robczyce 1,68, liderzy obrotu Budimex 2 600 000, Bankę 200, Asseco SE. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na pogromcach, to dzisiaj zobaczmy. Genix One 3% do góry,
1,62 SCPFL, cena 1,14 to są te największe wzrosty, a z drugiej strony najmocniej obrywa dzisiaj Kormy. O kurczę, niezłe zajście, 15%. Hemp 6,85, Carvitami 3,54, a liderzy obrotu Mabion. O kurczę, o ja cię kręcę, co to oni przemieli? 0, 221 milionów obrotu i jak widzimy, totalne starcie podaży z popytem. No to niesamowite. 59,20. No ja jestem bardzo ciekawy. Niech ktoś się pochwali oczywiście, jak tam aż przejdę na tą naszą ankietę. Bo przecież nikt nie wskakuje po PKC. Mam nadzieję oczywiście, że nikt nie wskakuje. Gdzie tu mamy tą ankietę? Czy wskakujesz spółkę po PKC? 479 oddanych głosów. 18 tak, nie 82. Tak więc proszę o info. Niech się ktoś pochwali, kto wskakiwał w Mabion po PKC. No i zobaczmy sobie ten Mabion. Max był dzisiaj 98 zł. 59,30. No to nanieśmy sobie to na arkusz, zobaczmy. 98, jeszcze tutaj potwierdzę, 59,20, czyli jeszcze niżej mamy 59,20. No to zmieńmy sobie. No to dzisiaj przelot na Mabionie wynosił minus 39%. Jeżeli ktoś oczywiście miał szczęście łapać się na szczycie za 98 zł, no to w tym momencie jest już na minusie minus 39. No to dosyć ciekawa rozgrywka na Mabionie, nie powiem. Tak więc no zobaczymy, jak się będzie temat rozwijał dalej. I chyba jeszcze jakąś informację odnośnie akcji puścił Mabion. Coś pamiętam, że na Telegram rzucaliśmy, tak więc jeżeli oczywiście jesteś zainteresowany, to dołącz do naszej grupy i tam też te informacje na bieżąco będziesz dostawał. Tak więc no, sytuacja jest rozwojowa, bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o Mabion. Zobaczymy, jak to się tak naprawdę skończy. No i pod względem obrotów również Mercator 12 milionów 900, 10 700, Biomet Lublin, CR Pharma 10 banieczek. No i lećmy sobie dalej na budownictwo. Tutaj w dniu dzisiejszym Rafako 11% do góry, ZUE 4,5, ENAP 3,95, a w odwrocie mamy Unipep 3,27, 3,90, PKBEX, liderzy obrotu, Rafako 8, 408 banieczek, Polim Ekstrakcja 3, 300. Na nieruchomościach w dniu dzisiejszym popatrzmy, w dzisiaj BIK rośnie 3,38, Ronson 2,23, w odwrocie mamy Triton, obrywa 6%, czy PBIDEF 4,70. 962 tysiące, Atal liderem obrotu, Elkop 213. I lecimy sobie teraz z tym, co się dzieje na gamingu. Dzisiaj CA Games, no jednak, troszkę się uskrzydlił, chociaż obrót też bardzo silnie wzrósł. Po zapowiedziach premiery nowego oczywiście snajpera. Zobaczymy. 7,73, 5 milionów do góry. Carbon Studio 7,58, Farm 51 3,24, czyli maraz na gamingu cały czas trwa. Przypominam, że w tym zestawieniu mamy ponad 60 spółek. I jeżeli chodzi o największe zrzuty, dzisiaj Moonlight obrywa 6%, PB Games 5,33, Play to Chill 4,95, a liderzy obrotu popatrzmy, CD Projekt, który dzisiaj 2,93 do góry, 122 miliony. Huge. Dzisiaj 300 do góry, 23 miliony. TS Games 10 banieczek, 9800, 11bit, CA Games 5300, 200, Playway, Creepy Jar, Bańkę 900 i PCF Bańkę 700. Kto rozgrywał kontrakty longi dzisiaj na delikatnym plus 1%, 27436 punktów WIG Games. Na bankach w dniu dzisiejszym, tak jak widzimy, Alior do góry 4,28, Getin 2,46, 2,64 oczywiście, a Boś obrywa 1,19, UniCredit 1,11 na minusie, liderzy obrotu PKBP 80 baniek, PKO S.A. 60,23, Alior, sam indeks 5420 punktów, 12 setnych na minusie. I lećmy sobie z OZE. Cóż tutaj mamy? Bras 7,86 do góry, 0,1 Sebaton 3,281, Elku 3,57, a w odwrocie mamy Termo 3,85 na minusie, PGF 3,72 czy Columbus 1,81, liderzy obrotu ML System 3,200 Unimod, Bańka 200. Warto obserwować, kiedy ten raport będzie, tak jak czytałem w informacjach. I lećmy sobie dalej z kolejnymi zestawieniami, czyli w tym momencie indeksy wlatują. Popatrzmy, energia dzisiaj liderem wzrostów 1,80 na plusie, paliwa 1,45. Z liderów, tych, których oglądamy w szczegółach, czyli WIG 28 setnych na plusie, 1944 punkty i potem chyba reszta na minusie, z tego co widzimy, dokładnie. No i zobaczmy, najmocniej obrywa górnictwo, 2,54, leki 2%, spożywka 1,14, SWIG 80 obrywa 53 setne, 17722 punkty i MWIG 40 obrywa 25 setnych, 4349 punktów. To lećmy sobie teraz z tym, co widzimy na WIG 20. Dzisiaj Alior chwali się wzrostami, 4,28, PG 3%, CD Projekt 2, 93. I widzimy, że na odwrocie mamy tylko 4 spółki, Cyfrower, PKO, Allegro i KG, który obrywa najmocniej 2,85, czy Allegro 2,59, czyli widzimy, że no, raport pozytywny, no ale oczekiwania spełnione, a mamy na minus, no to jak to jest? 230 milionów obrót na Allegro, CD Projekt 122, KG 115. Na MWIG 40 zobaczmy dzisiaj średnie spółki,
CA Games liderem 7,73, Asseco SE 4,5, 3,77 Amrest i w odwrocie, jak widzimy, mamy Core Moja, no naprawdę dosyć konkretne zejście, 15,68, Benefit 4,12, GPW 3%, a liderzy obrotu to jest Mabion 221 milionów, Kosmos, Mercator 12 milionów, 11 mBank. Jeżeli chodzi o SWIG 80, zobaczmy, co tam ciekawego się dzieje. Jeżeli chodzi o to, GL Cosmet 6,86 na plusie, Unimod 3,39, Wistula 3,34 i to są te największe wzrosty na SWIG 80. W odwrocie, jak widzimy, mamy Sanok 4,56, Kogeneracja 4,44, PKBEX 3,70, a liderzy obrotu to Polimex 8 banieczek, 3,300, Trakcja ML System 3,200. I na New Connectie zobaczmy, czy mamy jakieś dzisiaj szaleństwo wzrostów, może znów jakieś PKC pompowanie, Maximus. A to nie otworzy się w ogóle, co to jest? LK Desing, jakieś 100% mały obrót, zblokowany, popatrzmy na coś takiego, co nie jest zblokowane. Cóż tutaj mamy? Santec mamy 15%, 300 tysięcy. Cóż dalej mamy? Tutaj mamy KBJ 13%, 600 tysięcy. Coś jeszcze? No też nie ma zbyt dużo rewelacji dzisiaj. Formas, duży obrót, 3,5 miliona, 8% do góry. No ale to jest właśnie New Connect, tak więc mamy jakieś dwucyfrowe wzrosty. Mamy również to, czego chyba wszyscy się obawiamy najbardziej, rozgrywając New Connect, czyli również dosyć konkretne zejścia i zobaczmy, kto się dzisiaj chwali, bo pamiętaj, trzeba wkalkulować to ryzyko oczywiście w swoją strategię obecności na New Connectie. Alda 28% w dół, potem mamy Blue Tax 21% w dół, Hamburger 16% do weryfikacji, Acrebit 16%, IDH 13%, czy Luke na przykład 9,20%, też dosyć spory obrót, czy na przykład Labokana dzisiaj obrywa 8% również i 1,8 mln, tak więc też dosyć konkretnie, a też dosyć ciekawą informację ostatnio puścili, tak więc widzimy, że mamy kontynuację zrzutów i zobaczmy sobie z drugiej strony, jak to wygląda pod kątem obrotów. Kto był liderem? Formas 3,5 miliona, Boruta, Bańka 900, Bańka 900, Clipijar i Labokana, Bańka 800, Columbus blisko Bańki. Zobaczmy sobie, jak tam WIG, jak tam indeks szerokiego rynku, któż tu dziś, o, mam od razu spadki, no to zobaczmy sobie te spadki, ja sobie w tle odpalę statystyki, zobaczymy, kto tam się dzisiaj będzie chwalił tym wszystkim, co obserwowaliśmy. Eurohold 21% w dół, Elbudowa 19%, tak więc widzimy, że po tym pompowaniu czas realizacji zysków i mamy zrzuty prawie 20%, Cormway 15%, Invista 12%, PMPG 12%, 9,5% i TM Trade, to są te największe zejścia, mamy coś jeszcze na obrocie ciekawego. Kogeneracja 4%, dwie banieczki. No i tak to właśnie wygląda. Tak więc zobaczmy teraz, co wygląda z drugiej strony, jeżeli chodzi o wzrosty. Jeżeli chodzi o obroty, to dzisiaj 1 555 274 938 zł. Tak więc dosyć konkretnie. A transakcji zawarto rekordowo pewnie. Tutaj Mabion poszalał. 206 817 sztuk. No i zobaczmy, dzisiaj zdecydowanym liderem MW Trade i potwierdzone 43% wzrostu, tak więc też szaleństwo widzę wskakiwania po PKC, no to zobaczymy, jak to się skończy. Ursus dzisiaj, o kurczę, ale pięknie, 33% do góry, nasza druga spółka 12%, Rafako 11%, 11% MOI, IFC Capital 11%, Skyline 10%, Serinus 9,78%, czyli to są te największe wzrosty, jeżeli chodzi o WIG, no to popatrzmy sobie tak naprawdę, gdzie ten Mabion jest pod względem obrotu, czy będzie pierwszy? Nie, no jak nie mógł być pierwszy, no brakło tylko 9 milionów, nieładnie. Allegro 230 milionów, 221 milionów się przemieliło dzisiaj przez Mabion, walka bez zmian, no ale przypominam o tym, co się wydarzyło na tym kursie dzisiaj, jeżeli szczyt był na 98, a zeszło na 59,20, to oznacza prawie 40% stratę w ciągu jednej sesji. No właśnie, daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz, co o tym w ogóle myślisz. I oczywiście przypominam o naszych głosowaniach, bo jak widzisz, mamy dosyć ciekawe pytania, tak więc jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to serdecznie Cię zapraszam, byś oddał głos na te pozostałe nasze wszystkie głosowania, tak żebyśmy tutaj oczywiście znali Twoje zdanie w pewnych kluczowych kwestiach i oczywiście zapraszam, byś wziął również udział w głosowaniu odnośnie tego, co zobaczymy w najbliższą sobotę, być może zamiast właśnie przeglądów spółek bankowych. Widzimy, że WIG 20 nadal wysoko 25%, OZE jak na razie liderem 29%, zostawić banki 22%, tak więc tutaj ta gra może się rozegrać pomiędzy tymi trzema możliwościami. 299 oddanych głosów, tak więc tutaj Cię serdecznie zapraszam i oczywiście w sobotę zobaczymy zwycięzcę, a w niedzielę tradycyjnie zobaczymy gaming. No ja jestem bardzo ciekawy Twojej opinii odnośnie tego, co się dzieje dzisiaj na Mabionie, czy tego się spodziewałeś, czy też nie. Tak więc pochwal się, oczywiście wskakiwałeś po PKC, bądź też nie. Jakie decyzje zostały podjęte. Pozdrawiam się serdecznie, trzymam kciuki za wyniki, trzymaj się, hej.